Cześć, ja jestem Anjon i mam dzisiaj dla Was bardzo szybką informację. Jeśli podobnie jak ja nie jesteście zainteresowani eventem Sammon Pool na orków, który aktualnie jest w grze, a mimo to zbieracie albo już zebraliście pryzmowe kryształy, to nie odbierajcie ich, zaczekajcie. Te kryształy trafią do magazynu i będziecie mogli skorzystać z nich podczas następnego eventu. W turnieju na Pająka i w turnieju na eventowy Dungeon mamy po 35 kryształów, czyli w sumie dwa sammony w aktualnym evencie. Nie wiemy, jaki będzie koszt w następnym evencie, ale może się tak zdarzyć, że następny pryzmowy event będzie miał jakichś fajniejszych czempionów. A przypominam, że już mieliśmy Freje w jednym z tych eventów. Kto wie czy w następnym nie trafi się na przykład Odyn. I wtedy będziecie mieć 70 gotowych do użycia kryształów. Owszem, Freya była po 40 za jeden Sammon, no ale znacznie łatwiej będzie zdobyć dodatkowe 10 i mieć szansę na jakiegoś czempiona, który naprawdę może zmienić wasze konto. Dlatego ja osobiście właśnie zachowam te kryształy, poczekam aż same się odbiorą, trafią tutaj do magazynu. I będą czekały razem z tymi 20, które mam z poprzedniego eventu na następną okazję. I tak jest to loteria, ale obecny salmon pool zupełnie mnie nie interesuje. Natomiast jeśli wy otwieraliście już tutaj te pryzmowe kryształy, podzielcie się w komentarzach kogo udało wam się wylosować. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dzięki, cześć!